drodzy Państwo, mamy teraz drugą pacjentkę i omówimy poszczególne zabiegi, które bym chciała u Pani zastosować. Jak widzimy, też mamy typowy problem, który występuje u większości z nas. Jest to zapadnięta dolina łez, zarysowane bruzdy, wargowane osoby, ale one są zarysowane tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj ta powięź mięśnia i to wszystko nam grawitacyjnie idzie w dół. Natomiast w momencie, kiedy tu podbijemy, wypełnimy ładnie dolinę łez, podbijemy kość jarzmową, wypełnimy dosyć fajnie kąt żuchwy, to proszę zobaczyć, będziemy oczekiwać takiego efektu fajnego liftingu. To samo zrobimy po drugiej stronie. Oczywiście będę jeszcze pracowała nad linią ust i tym samym, aby fajnie podbić kąciki, które nam dadzą taki efekt wiecznie fajnie uśmiechniętej buzi. Puszczamy spokojnie, nie uśmiechamy się. Buźka, tak? Proszę delikatnie na boczek, ale w takim ułożeniu. O. Też widzimy, drodzy Państwo, że faktycznie tej linii żuchwy tu nie widać, więc też będę starała się skupić na tym, żeby ją dosyć fajnie tutaj zarysować, żeby ten kąt żuchwy był fajnie widoczny. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebna jest taka wieloskładowość tego zabiegu. Popicie kości jarzmowej, policzkowej, dolina łez, kącik ust i dopiero na samym końcu kąt żuchwy. No zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Zapraszam. U pacjentki dobrałam preparaty firmy Teosal, Teoxan. I przede wszystkim będę się skupiała na najnowszej linii. Jest to linia RHA3, RHA2, generalnie linia RHA, która nam fantastycznie współdziała z dynamiką twarzy. Czyli wypełniając część policzkową czy część jarzmową, produkty te powodują, że one nie stoją w miejscu, tylko dosyć ładnie, proszę się uśmiechnąć, przy linii uśmiechu one bardzo ładnie jakby w cudzysłowie tańczą z mimiką twarzy. Nie są to tak zwane stałe wypełniacze, które mocno nam blokują pracę mięśnia. Tutaj u pacjentki mamy jeszcze jeden dosyć poważny problem. Może nie tyle poważny, bo to jakby nie wpływa na funkcjonowanie pacjentki, ale dla nas, dla lekarzy medycyny estetycznej jest to dosyć ważna rzecz. Otóż chodzi o znaczną asymetrię prawej części pacjentki twarzy i lewej, co na pewno doskonale Państwo widzicie. Dużo wyżej ułożona jest, proszę główkę prostą, lewa część pacjentki, wyżej jest jakby fajnie podbita jest kość jarzmowa z policzkową, jest znacznie cieńszy i bardziej wyostrzony ku górze idący kąt tutaj żuchwy. Widzimy nawet po jakby zaokrągleniu się tej buzi. Czyli musimy przed przystąpieniem do zabiegu zwrócić uwagę na to, żeby najpierw wyrównać asymetrię, a dopiero później pracować nad wyrównaniem czy podniesieniem obu części twarzy, czyli części prawej i części lewej.